Witam ponownie. Dzisiaj dalsza część lekcji z matematyki o nierównościach trygonometrycznych. I ja troszeczkę powtórzę z tej lekcji poprzedniej, ale tak naprawdę nie powinniście zaczynać od tego momentu. Trzeba wrócić, ta lekcja trwa ponad godzinę i stosujemy tu w tych trudniejszych zadaniach właśnie wszystko to, co było tam wcześniej. Znaczy ja i tak będę starał się tu i tak pewne rzeczy przypominać, ale dobrze byłoby zacząć od lekcji pierwszej. Możecie ją znaleźć na playliście z matematyki, klikacie nazwę kanału pod spodem, potem na playlisty i tam znajdziecie playlistę właśnie ze wszystkimi lekcjami fizyki, a również z lekcjami matematyki. Więc teraz ósme zadanie. 1 przez kosinus kwadrat alfa większy od 4 trzeciej. Teraz proszę uważać, na tej lekcji pierwszej tu zawsze było w tym miejscu x, jak była funkcja trygonometryczna, to tu zawsze było x, ale u nas jednocześnie x to jest na tym pomocniczym rysunku też występuje x i to x to nie jest to x, które było w tych równaniach. U nas odnajdujemy na tym okręgu, tak? A x jest tylko pomocniczą wielkością, ponieważ sinus, kosinus, tangens, kotangens były zdefiniowane w układzie współrzędnym, tak jak tu przypominam, więc jak definiujemy funkcję sinus, kosinus, tangens i kotangens, że mamy tu odcinek o promieniu r, i kąt liczymy od osi x przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czy to są dodatnie kąty w tym kierunku, a w tym są ujemne kąty, więc ten kąt może przybierać wartości dowolne i ujemne, i dodatnie, nawet większe niż 360 stopni, bo możemy obracać wielokrotnie ten odcinek. I wtedy definiujemy w układzie współrzędnym właśnie funkcje trygonometryczne jako stosunki sinus kąta alfa. To będzie stosunek współrzędny y-kowej tego końca odcinka do długości tego odcinka. Funkcja kosinus to będzie stosunek współrzędny x-owej końca tego odcinka do długości tego odcinka. Tangens to będzie stosunek współrzędny y-owej do x-owej, a kotangens x-owej do y-owej. Ale i teraz my właśnie dla uproszczenia założyliśmy, że teraz nasze r jest równe 1. To wtedy jak r jest równe 1, to sinus alfa równa się y i kosinus alfa równa się x. I te rysunki, które tu będziemy mieli, że ten okręg, który tu jest, to jest ten sam okręg, który jest tu, tylko jego promień jest równy 1. Co to znaczy? Że na osi, jak będzie pytanie o sinus kąta alfa, to będziemy szukali jego wartości na osi y, czyli jak będzie pytanie o sinus, to pytamy się o wartości, szukamy wartości na osi y, tak? Jeżeli pytamy o kosinus, to odpowiadają wartością kosinusa wartości wtedy na tej osi x. To przy założeniu, że ten promień jest równy 1. Więc ja już nie będę tu pisał to plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Pamiętajmy, że to jest okrąg o promieniu równym 1. I wtedy właśnie możemy powiązać wartość pewnej współrzędnej y z sinusem kąta alfa, a współrzędna na x może być powiązana z kosinusem kąta alfa. Tylko pamiętajmy, że to jest rysunek pomocniczy i że w tych równaniach, zresztą one były na tej poprzedniej lekcji, że tu będzie zwykle nie alfa, tylko x. I że to x, proszę nie mylić z tym x. To jest nasz pomocniczy rysunek że te kąty, ten x, który tu będzie zwykle w zadaniu, to my będziemy zaznaczać na tym okręgu. Czyli kąty zaznaczamy na tym okręgu. Także to byłby kąt na przykład pi czwartych, to jest pi drugich, 3/4 pi i tak dalej, tak?
No i przejdźmy teraz do tego zadania. No pierwsze, co zauważamy, że w mianowniku jest kosinus kwadrat alfa. Kosinus może być równy 0, a taka operacja dzielenie przez 0 nie jest zdefiniowana w ogóle. Więc musimy, jeżeli nam wyjdzie jakiś tam przedział, w którym ta wielkość jest większa od 4 trzecie, to na pewno z tego, znaczy oczywiście, bo my sprawimy za chwileczkę, że ten kosinus nie będzie mianownik, wymnożymy przez ten kosinus i weźmiemy pierwiastek z pewnością i już wtedy kosinus nie będzie w mianowniku i uzyskamy jakieś tam przedziały, to z tych przedziałów trzeba wyłączyć te kąty alfa, dla których kosinus jest równy 0. A kosinus jest równy 0, zresztą to jeszcze zapiszemy, dla najmniejszy kąt, dla którego kosinus jest równy 0, to jest 90 stopni, czyli pi drugich i dalej się to powtarza co pi. Czyli to jest pi drugich plus kpi. I będziemy musieli z tych rozwiązań, które znajdziemy, już po wymnożeniu przez ten kosinus kwadrat i wzięciu pierwiastka z obu stron, musimy wyłączyć właśnie te kąty, dla których kosinus jest równy 0, no bo jak tu wstawimy, znaczy kąt, dla którego kosinus jest równy 0, no to 1 przez 0 to jest no, nieokreślone wyrażenie. No dobrze, no to w takim razie musimy to zapisać, że nasz kąt alfa nie równa się na pewno pi drugich, czyli 90 stopni, plus k pi, gdzie k jest liczbą całkowitą i dodatnią liczbą i może być zerowne, więc na końcu będziemy musieli zaznaczyć ten kąt. I co teraz robimy? Oczywiście chcemy, dążymy do tego, żebyśmy uzyskali po jednej stronie funkcję trygonometryczną w pierwszej potędze, sinus, cosinus, tangens, cotangens, a po drugiej stronie tam jakaś liczba, tam większe, mniejsze od jakiejś tam liczby, tak? No to więc możemy to zrobić w ten sposób, że no najpierw z mianownika usuniemy ten cosinus kwadrat, czy wymnożymy przez cosinus kwadrat, podzielimy, pomnożymy również przez 3 i podzielimy przez 4, żeby ten cosinus kwadrat był sam na jednej stronie. No to więc ja już to zrobię może. Więc mnożymy przez kosinus kwadrat, więc on się pojawi tu obok tej czwórki, potem mnożymy przez trójkę, trójka się pojawi tu, dzielimy obie strony przez czwórkę, czwórka się pojawi tu. Czyli uzyskamy, że to będzie 3 czwarte większe od kosinus kwadrat alfa. 3 czwarte większe od kosinus kwadrat alfa. No to zmienię teraz w strony, czyli kosinus kwadrat, czy odwrócę tą nierówność. Kosinus kwadrat alfa jest mniejsze od 3 czwarte. To jest to samo zapisane, tylko odwróciłem tą nierówność. No i właśnie, już w tej pierwszej lekcji wielokrotnie mieliśmy ten przypadek, gdzie jakaś funkcja trygonometryczna do kwadratu była większa czy mniejsza od jakiejś tam liczby, od 0 albo od jakiejś innej liczby dodatniej. To no, pamiętajmy, że tu zwykle jak ktoś tak jest nieuważny i chociaż jednej lekcji nie będzie miał, gdzie ten problem się pojawił, no to zwykle tak uczeń robi. Bierze pierwiastek z jednej strony, pierwiastek z drugiej strony i pisze, że kosinus alfa jest mniejsze od pierwiastka z 3 czwartych, czy pierwiastka z 3 przez 2. I to jest błąd, znaczy to jest prawdą częściowo, ale to nie jest pełne rozwiązanie. I teraz to pokazałem to na przykładzie funkcji kwadratowej. Załóżmy, że mamy funkcję, taką nierówność, x kwadrat większe od 16. Czyli gdyby ktoś zrobił w ten sposób, że bierze pierwiastek i pisze x, że to znaczy, że to jest x większe od 4, no to uzyskuje tylko część rozwiązań tego problemu. Bo zobaczmy, wykreślmy w układzie yx funkcję x kwadrat. No narysowałem tą funkcję x kwadrat. Czyli dla minus, dla 4 ma wartość, 4 do kwadratu to jest 16, czyli dla czwórki ma wartość 16, a dla minus 4 też ma wartość 16. I teraz, jeżeli to jest x kwadrat większe od 16, to znaczy
szukamy takich wartości na osi x, dla których ten wykres tej funkcji jest nad osią. Czyli to jest od minus nieskończoności do minus 4, czyli dla x mniejszego od minus 4 i od 4 do nieskończoności, bo to jest ten fragment, od 4 do nieskończoności, czyli dla x większego 4. Czyli mamy wtedy te dwa przedziały, x mniejsze od minus 4, czyli o ten przedział, bo tu jest większe od zera, i ten przedział od 4 do nieskończoności, czyli dla x większego od 4, bo to jest ten przedział, gdzie ta funkcja jest, o ten fragment, gdzie ta funkcja jest nad osią. Więc tak naprawdę, jak macie wyobrażenie, że coś do kwadratu jest większe od jakiejś dodatniej liczby, to po spierwiastkowaniu uzyskujemy wyobrażenie nie x większe od tej liczby, od pierwiastka z tej liczby z prawej strony, tylko wartość bezwzględna z tego x, z tego, co jest do kwadratu podniesione, jest większe od czwórki. I z tego wynikają te dwa warunki właśnie. Czyli jak jest wartość bezwzględna większa od pewnej liczby, to mamy te dwa przedziały. A jeżeli wartość bezwzględna byłaby mniejsza od pewnej liczby, to uzyskujemy takie wyobrażenie. Wartość bezwzględna z tego, co jest do kwadratu odnoszone, jest mniejsza od czwórki. To znaczy, że szukamy przedziału na osi x, dla którego ten wykres jest poniżej tej osi, czyli to jest od minus 4 do 4. Czyli wtedy tu mamy, zobaczcie, lub, że te dwa przedziały, ten przedział lub ten przedział, a tu mamy i, że musi być większe od minus 4 i mniejsze jednocześnie od 4, czyli ten przedział. Czyli można by zapisać ten warunek, no, znaczy osobno, że to jest, że x większe od minus 4 i x mniejsze od 4. Ja to tym jednym warunkiem zapisałem, ale to oznacza, że x jest większe od minus 4 i x jest mniejsze od 4. Więc tu mamy przypadek, że nasza funkcja kwadratowa jest, znaczy nasz kosinus podniesiony do kwadratu jest mniejszy od pewnej liczby. To wtedy, to jest ten drugi przypadek, że mieści się na wartości tej funkcji, czyli kosinus alfa, mieści się między minus pierwiastkiem z tej liczby i plus pierwiastkiem z tej liczby. Czyli z tego wynika, to jest to samo, co wartość bezwzględna kosinusa alfa mniejsza od 3, to znaczy, że kosinus alfa jest większy od, przepraszam, to jest od pierwiastka z 3 przez 2. No to wiadomo, że pierwiastek z 3 czwarte, to można rozdzielić na dwa pierwiastki. Pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to jest 2. Czyli pierwiastek z 3 drugi nam wychodzi. Więc to jest odpowiada równaniu jednemu, że kosinus jest większy od minus pierwiastka z 3 przez 2 i kosinus alfa jest mniejszy od plus pierwiastka z 3 przez 2. No i mamy w takim razie dwa równania. I teraz podam sposób, jak sobie z tym radzić. Ponieważ już promień tego okręgu jest równy 1, czyli wtedy wartość kosinusa odpowiada wartości x, to na osi x zaznaczam te dwie wartości. Czyli pierwiastek z 3 przez 2, pierwiastek z 3 przez 2 i minus pierwiastek z 3 przez 2. Minus pierwiastek z 3 przez 2. I nasz kosinus ma być mieścić się między minus pierwiastek z 3 przez 2 a pierwiastek z 3 przez 2, czyli między tą linią a tą linią, tak? O. No to odnajdźmy ten kąt, dla którego kosinus jest równy pierwiastek z 3 przez 2. To jest kąt 30 stopni, czyli pi szóstej. Więc ja odczytuję, może tu dalej dopiero. Odczytuję, bo kąty odczytujemy na tym kole, więc i to jest kąt do 0 i coraz większy do pi drugich i tak dalej, tak? Więc to jest kąt pi szóstych. Tu symetrycznie, jaki będzie kąt? Minus pi szóstych. Minus pi
no właśnie, to jest minus pi szóstych lub liczone w tę stronę lub w tamtą stronę, to będzie, znaczy cały kąt pełny to jest 2 pi, czyli 12 szóstych, czyli 11 szóstych. No, to więc tu będzie wygodniej nam jednak tu napisać 11 szóstych pi. Zaraz powiem dlaczego. No teraz ten kąt, znaczy to jest, znaczy kąt pi szóstych, to ten kąt to będzie kąt pi minus pi szóstych, czyli 5 szóstych pi. A tu będzie kąt pi, bo to jest kąt pi, plus jeszcze ten pi szóstych, czyli pi to jest 3 szóste, czyli 4 szóste, przepraszam, pi to jest 6 szóstych, plus jeszcze 1 szósta, to będzie 7 szóstych pi. 7 szóstych pi. No i teraz kąty, które spełniają te dwa warunki jednocześnie, muszą się mieścić między tą linią a tą linią. I widzimy, że między tymi liniami mieści się, o te kąty się mieszczą, bo kąty odczytujemy na tym kole, na tym okręgu, i te kąty się mieszczą. Ale pamiętamy, że tu jest większe, a nie większe równe, to w takim razie ten punkt nie wchodzi, czy ten kąt nie wchodzi do rozwiązania, ten też nie wchodzi i ten też nie wchodzi. Ale pamiętajmy również, że musimy wyłączyć z rozwiązania kąty, dla których kosinus jest równy 0, bo nie ma dzielenia przez 0, czyli kąty pi drugich i plus k pi, czyli pi drugich to jest tu i plus k pi, to jest jeszcze, jakbyśmy dali jeszcze jedno pi, to mamy kąt właśnie tu 3 drugie pi i tak dalej. To by się potem powtarzało. Jak dodamy jeszcze pi, to wracamy do tego samego kąta. W takim razie uzyskaliśmy takie kąty, które spełniają naszą nierówność, czyli od pi szóstych do pi drugich. Mogę napisać, że to jest pi drugich, a tu jest 3 drugie pi, czyli ten przedział i ten przedział. I tu właśnie trzeba pamiętać o tym, że nie ma dzielenia przez 0, więc musimy jeszcze wyłączyć z tego rozwiązania te kąty, dla których kosinus jest równy 0, czyli te kąty. Tak? No w takim razie możemy zapisać teraz rozwiązanie. Czy nasz kąt alfa jest elementem takich przedziałów? No to ten przedział pierwszy, to będzie od pi szóstych do pi drugich, do pi drugich, otwarty nawias, lub od pi drugich do 5 szóstych pi, tu też muszę miejsce zrobić, do 5 szóstych pi, lub, bo to dalej jeszcze będzie, ten przedział od 7 szóstych pi do 3 drugie pi, tu też miejsce zrobię, lub jeszcze od 3 drugie pi, przy miejsce, do 11 szóstych pi. 11 szóstych pi, też to miejsce zrobię. Ale tak jest tylko w zakresie kątów od 0 do 360. A dla dowolnych kątów to wiemy, że funkcja kosinus jest funkcją okresową i okres tej funkcji to jest 360 stopni, czyli 2 pi. Więc kolejne rozwiązanie znajdujemy, dodając jednocześnie do obu granic przedziałów całkowitą wielokrotność okresu tej funkcji, czyli k razy 2 pi, ale piszemy to 2 k pi, czyli tu będzie jeszcze plus 2 k pi, plus 2 k pi, plus 2 k pi, po to miejsce zostawiamy, tak? Plus 2 k pi, plus 2 k pi, plus 2 k pi.
czyli plus 2k pi i jeszcze to plus 2k pi. I to jest nasze rozwiązanie. Krótko przypomnę tą metodę z tym, jak będziemy mieli jakąś tam funkcję do funkcję trygonometryczną, znaczy sinus lub cosinus, bo tu jest akurat z tymi, to tak prosto jest. Funkcję sinus lub cosinus, cosinus podniesiony do kwadratu jest większy lub mniejszy, albo większy lub mniejszy równy od jakiejś liczby dodatniej, to wtedy zaznaczamy, jeżeli jest cosinus, to bierzemy pierwiastek i wtedy mamy te dwa warunki właśnie, że ten cosinus jest tam albo między, znaczy jeżeli to jest to mniejsze od jakiejś liczby, to jest mniejszy między pierwiastkami, minus pierwiastkiem, plus pierwiastkiem z tej liczby, a jak jest większe od jakiejś liczby dodatniej, to jest to te dwa przedziały, od minus nieskończoności do minus pierwiastka z tej liczby i od plus pierwiastka do plus nieskończoności i wtedy zaznaczamy wartości tej, znaczy taką wartość w przypadku cosinusa na osi x, czy te wartości, te skrajne na osi x, a w przypadku gdyby to sinus był, to na osi y, bo wtedy wartość y odpowiada wartości sinusa i wtedy, jeżeli mamy więc albo, jeżeli będzie to mniejsze, to będzie się mieścił te kąty między tymi liniami, czyli będą te kąty, które z tego okręgu, te części tego okręgu, które odpowiadają kątom oczywiście, które się mieszczą między takimi wartościami. A jak tu byłoby większe, znaczy tu byłoby większe od 3/4, to te na zewnątrz, czyli to i to, czyli ten zakres kątów i ten zakres kątów. A w przypadku sinusa to byśmy mieli takie dwie linie i albo jeżeli to będzie mniejszy, sinus tam kwadrat alfa jest mniejszy od czegoś, to będzie między tymi liniami, czyli te kąty i te kąty, a jeżeli jest sinus kwadrat większy od pewnej liczby dodatniej, to będzie na zewnątrz, czyli te kąty lub te kąty. Tak? Czyli taki jest schemat, czyli bierzemy pierwiastek i te dwa warunki zapisujemy. Dwa warunki zapisujemy, ale takie lub... znaczy, jeżeli to jest mniejsze od tej liczby dodatniej, to jest tu i, bo się mieści między tymi wartościami, czyli jest i. Jak jest większe, to będą dwa warunki, to będzie mniejsze, a tu będzie większe i to będzie lub wtedy, bo mam teraz wtedy dwa przedziały osobne, a tak mamy jeden przedział. Jak jest tu mniejsze od pewnej liczby, to mamy jeden przedział, a jak jest większe, to mamy te dwa przedziały, ten przedział i ten przedział, tak? No i jeszcze tu uważamy, akurat w tym zadaniu, gdzie cosinus był w mianowniku, to jeszcze właśnie doszedł ten ewentualny błąd, który można popełnić, że ktoś by nie zauważył, że trzeba wyłączyć z tego rozwiązania takie kąty alfa, na których cosinus jest równy 0, bo nie jest określone takie działanie, dzielenie przez 0. No i to jest zadanie pierwsze. I jak widzicie, że już te wszystkie elementy, które tu są, pojawiły się w zadaniach wcześniejszych. Także warto zacząć od tamtych zadań, bo nie będzie to wtedy czarna magia. Bo te kolejne zadania, te trudniejsze, one składają się jakby z kilku tych zadań prostszych. Tak? No i teraz zadanie następne. Znaczy już chciałem to zadanie następne, ale właśnie zawsze, tu jeszcze coś zauważyłem, że zawsze trzeba jeszcze sprawdzić, czy czasami pewne przedziały pozornie odrębne nie są zawarte w innych przedziałach. No i właśnie tu zauważyłem, bo już chcąc zmazywać to, że gdybyśmy do obu tych granic tego przedziału, tego pierwszego, dodali pi, bo tu co 2 pi się znaczy niby mamy co 2 pi te kolejne rozwiązania, tak? Ale gdybyśmy dodali pi do tej wartości pi szóstych, to pi szóstych plus pi, no to jest pi to jest 6 szóstych, to będzie 7 szóstych pi. Jak dodamy do pi drugich pi, no to będzie pi plus pi drugich, to jest 3 drugie pi. Więc widzimy, że ja teraz tu sprawdźmy, jak jest mamy pi drugich, dodajmy do tego jeszcze pi również, nie 2 pi, ale pi dodajmy, to też będzie 3 drugie pi. Jak dodamy do 5 szóstych pi, a pi to jest 6 szóstych, to będzie 11 szóstych. Czy okazuje się, że
te, znaczy, że te rozwiązania, że te wszystkie rozwiązania można zapisać troszkę inaczej. Można tylko zapisać w początki przedziałów tu od pi szóstych do pi drugich i od pi drugich do pi szóstych, tylko że zmienić w tym miejscu z 2kpi na kpi. Więc jeżeli byśmy mieli, czy możemy mieć taki zapis, to jest poprawnie, tak? Ale okazuje się, że jeżeli zapiszemy tylko takie granice przedziałów, te pierwsze dwie granice, ale tu w okres zmienności wybierzemy nie 2pi, tylko pi, bo czasami tak bywa właśnie, to też również te rozwiązania, te trzecie i czwarte będą włączone, więc zapiszmy sobie w takim razie, że kąt alfa jest elementem przedziału pi szóstych plus k pi, a tu będzie pi drugich plus k pi i jeszcze lub ten drugi przedział, ale z inną zmiennością, o innym okresem, 2pi plus k pi do 5 szóstych pi plus k pi. Znaczy, zawsze należy sprawdzać, bo czasami bywa tak właśnie, że pewne przedziały na siebie, znaczy da się ten zapis jak gdyby skrócić, jeżeli zmniejszymy ten okres tych przedziałów, tak? Czyli okazuje się, że można to zapisać jeszcze prościej, po prostu jednym, znaczy te dwa zbiory wystarczą, pod warunkiem, że zwiększymy tu, znaczy skrócimy ten okres do pi, z 2pi. No dobrze, no to teraz już zadanie dziewiąte. Teraz zadanie następne, dziewiąte. 2 sinus kwadrat alfa, tylko pamiętajcie, w równaniach będziecie mieli tam x. Ja na lekcji tej poprzedniej o tych nierównościach ja tam pisałem zawsze x i pamiętajcie, że ten x to jest tylko taki pomocnicza wartość, to jest, że my kąty, tu jest kąt, a kąty odczytujemy na tym okręgu. Ale już dzisiaj, żeby nie było wątpliwości, więc napiszę tu alfa, ale mówię, w równaniach spotkacie, tam będzie zawsze to x w tym miejscu najczęściej. Więc mamy, że 2 sinus kwadrat alfa jest mniejsze równe od 1. To jest zadanie tego samego typu jak to poprzednie. Już znamy schemat działania. Przede wszystkim już tu mamy funkcję trygonometryczną nie w żadnym mianowniku, więc nie ma tu problemu, że dzielenia przez 0. Chcę mieć jedną funkcję trygonometryczną po jednej stronie, więc dzielimy przez 2, bierzemy pierwiastek, no ale podzielimy przez 2 najpierw, czyli sinus kwadrat alfa jest mniejsze równe od 1 drugiej, bo dzieliliśmy przez liczby dodatnie, więc nie trzeba zmieniać zwrotu nierówności. No i to odpowiada równaniu. Wartość bezwzględna sinusa alfa jest mniejsza równa od pierwiastka. Z tego to będzie 1 przez pierwiastek z 2, a to jest znaczy pierwiastek z 2 przez 2. Już nie będę tego tracił miejsca. Pierwiastek z 2 przez 2. To odpowiada dwóm równaniom. Czyli tu to jest ten przykład ten drugi. Czyli wtedy, jak mamy jakąś funkcję podniesioną do kwadratu i jest wartość bezwzględna, znaczy ta wartość podniesiona do kwadratu jest mniejsza od pewnej wartości dodatniej, to mamy przedział od minus pierwiastka z prawej strony do plus pierwiastka z tej strony. Czyli od minus pierwiastka z 2 do plus pierwiastka z 2. W takim razie, no mogę nawet zapisać to, rozbić to na dwie nierówności. To oznacza, że sinus alfa jest większy od minus pierwiastka z 2 przez 2 i w tym przypadku piszemy i sinus alfa jest mniejszy od plus pierwiastka z 2 przez 2. Bo mamy ten jeden przedział od minus pierwiastka do plus pierwiastka. Jak mamy tu większe od jakiejś liczby, to mamy te dwa przedziały. Od minus nieskończoności do minus pierwiastka i od plus pierwiastka do plus nieskończoności. I wtedy piszemy lub, tak, bo mamy dwa odrębne przedziały. A tu z tych dwóch zbiorów szukamy części wspólnej.
No i teraz jak to się rozwiązywało? Już pamiętamy, że nasz okrąg ma promień równy 1, wtedy sinusowi kąta odpowiada wartość współrzędnej y-owej, czyli sinus alfa jest wtedy równy y, więc oznaczmy te wartości skrajne, pierwiastek z 2 przez 2 i pierwiastek minus pierwiastek z 2 przez 2 na osi y, więc to będzie gdzieś tu. O. To jest pierwiastek z 2 przez 2, a tu będzie minus pierwiastek z 2 przez 2. I u nas wartość sinusa musi się mieścić między minus pierwiastek z 2 przez 2 do plus pierwiastek z 2 przez 2. Więc narysujmy kąty, które mieszczą się w tym przedziale. Więc tu linię przerywaną może do O. Tak, i tu też. O. Tu jest większy równy, więc te punkty wchodzą do naszych rozwiązań, jest na pewno. I teraz nasz sinus ma być między tą wartością, czyli minus pierwiastek z 2 przez 2, a plus pierwiastek z 2 przez 2. W tym przedziale mieszczą się kąty, właśnie kąty odczytujemy na tym okręgu. Jaka część tego okręgu mieści się w tym przedziale? A to taka, o, tu jakieś po grubie, i taka. I w takim razie, a właśnie, a jakiemu kątowi odpowiada wartość sinusa równa pierwiastek z 2 przez 2? To jest kątowi 45 stopni, czyli pi czwarty. Czyli tu mamy nic innego, odczytujemy, że ten kąt to jest pi czwartych. No to tu jest minus pi czwarty. Tak będzie nam wygodnie minus pi czwarty, bo ten przedział będzie odtąd dotąd, czyli ten tu ma być mniejszy kąt. Jakbym tu napisał, znaczy tu jest 3 drugie, czyli 6 czwartych, 7 czwartych pi, no to nie mogę pisać, że to jest od 7 czwartych do pi czwartych, bo to od mniejszego do większego, więc tu wtedy wygodnie mi się napisać minus pi czwartych, minus pi czwartych. Tu będzie właśnie ten kąt jest równy temu kątowi, czy ten kąt to jest pi minus pi czwartych. Pi to jest 4 czwarte minus pi czwartych to jest 3 czwarte pi. 3 czwarte pi. No i ten kąt to jest, znaczy ten kąt jest, oddać ten kąt jest równy temu kątowi, to z symetrii wynika. Więc to było pi plus pi czwartych, czyli pi to jest 4 czwarte pi plus pi czwartych to jest 5 czwartych pi. Czyli tu mamy 5 czwartych pi. I zauważmy, no właśnie, to jeszcze wracam do zadania poprzedniego. Tam jak mieliście takie początki przedziału, właśnie zawsze sprawdźcie na tym rysunku, bo wtedy to jest to widoczne, bo właśnie na tym, jak ktoś z tej metody korzysta, sprawdźcie, czy jak jest tam kilka przedziałów, na przykład 4 przedziały, albo nawet 2 przedziały, to czy czasami początki tych różnych przedziałów nie są na prostej przechodzącej przez środek, czyli na przykład jak minus pi czwartych i 5 czwartych pi, jakby tą linię przeprowadzi, to byśmy połączyli. Czyli między pi czwartych a tym jest kąt pi. I wtedy ta zmienność będzie nie 2k pi, tylko k pi. I tam też, jakby się zobaczyli, tam było pi szóstych tu było, a tu 7 szóstych było. To był jeden początek, jeden przedział pi szóstych, a tu było 7 szóstych. No to 7 szóstych to jest pi szóstych plus pi. Więc jak zauważycie, że początki niektórych przedziałów znaczy są na linii przechodzącej przez ten środek, to wtedy ta zmienność właśnie najczęściej będzie nie 2k pi przy sinusie, kosinusie, ale k pi. Widzicie, że ten używanie tej metody powoduje, że pewne rzeczy można zauważyć szybciej właśnie, tak? Nawet z tego rysunku.
No i w takim razie co? No mam już, ponieważ tu jest mniejsze równe, mniejsze równe, więc ja tu pokroję to, że tu mamy mniejsze równe, więc tu również mamy większe równe i mniejsze równe, tak? Więc uważajmy też na to. Więc, ja już mówiłem wcześniej, że granice przedziałów wchodzą do naszego rozwiązania, więc tu jest to takie zaczernione kółko, tak? O. Tak, te kąty wchodzą. No i teraz zapiszmy w takim razie. I właściwie już widzimy, że jak dodam do pi czwartych pi, to uzyskam 5 czwartych pi. Jak dodam do minus pi czwartych pi, no to będzie, bo minus, znaczy dodam pi, no pi to jest 4 czwarte, minus 1 czwarta to jest 3 czwarte pi. Więc widzimy, że można by zapisać to jako jeden przedział, tylko że zmienność byłaby co pi. Tak? No ale zapiszę na razie, powiedzmy tego bym nie zauważył, no to po prostu zapisuję ten przedział od minus pi czwartych do pi czwartych i zmieniający się co 2 pi, czyli 2k pi i drugi przedział od 3 czwarte pi do 5 czwartych pi i też się zmieniający co 2 pi, a potem można zauważyć, że ten przedział, te przedziały, ten drugi zbiór uzyskujemy po prostu, znaczy zwiększając te granice tego pierwszego przedziału nie o 2 pi, ale jednocześnie o pi. No ale zapiszmy to na razie, powiedzmy, że nie zauważyli, to byśmy mechanicznie zapisali po prostu to, co ja teraz zrobię, czyli widzimy, że nasz alfa jest elementem zbioru takiego minus pi czwartych plus 2k pi, do pi czwartych plus 2k pi, tak, i jeszcze lub będzie od 3 czwartych plus 2k pi, do 5 czwartych plus 2k pi. Jakbyście tak nie zauważyli tego, no to też jest dobre rozwiązanie, ale jeżeli właśnie pewne początki przedziału, początek tego przedziału leży, znaczy jak przechodzimy linię z tego początku jednego przedziału przez punkt 0,0 i trafimy w początek kolejnego przedziału, to i tak samo będzie z końcami przedziału, no to z tego wynika, że co pi się powtarza, nie co 2 pi, że można po prostu jeden przedział zapisać i tylko dodawać nie 2 pi, tylko pi. No i właśnie można to zauważyć, czyli w takim razie można to zapisać w ten sposób, że kąt alfa jest elementem przedziału minus, czyli ten pierwszy przedział minus, no przepraszam, tu zapisałem, mówię pi czwartych, a zapisałem pi drugi, to jest oczywiście minus pi czwartych, tak? Trzeba uważnie patrzeć. Więc to jest minus pi czwartych plus k pi do pi czwartych plus k pi. Czy te dwa przedziały dały się sprowadzić te dwa zbiory dały się sprowadzić do tego jednego zbioru, tak? Ale mówię, jak ktoś by tego nie zauważył, to również to byłoby poprawne rozwiązanie. No i też, i nawet bardzo dobrze, że tu kolejny błąd zrobiłem, ten sam co wcześniej. Właściwie tak by było, gdybyśmy tu mieli mniejsze od jednej drugiej, czy mniejsze od jednej, ale tu jest oczywiście te punkty, jak mówiłem wcześniej, że te punkty skrajne wchodzą do przedziału. I właśnie czasami nawet to popełnienie błędu sprawi, że będziecie na to uważni, więc zawsze na końcu sprawdźcie, czy te przedziały skrajne, czy one są częścią rozwiązania, a tu są, bo jest mniejsze równe. W takim razie oczywiście tu te przedziały są zamknięte. O, tak.
Więc już wiemy, gdzie kryją się problemy. Przy tej funkcji kwadratowej, że jak ktoś opuści, weźmie pierwiastek, będzie sinus alfa, że jest mniejsze, równe od pierwiastka z 2 przez 2, to traci część rozwiązań, nie jest to poprawnie. No i również trzeba uważać, czy to jest większe, znaczy, że, czy to jest większe równe, czy mniejsze równe, czy tylko większe lub mniejsze, bo wtedy te punkty skrajne, te granice tych przedziałów również wchodzą lub nie wchodzą do rozwiązania. Tak? No i teraz zadanie oczywiście następne, czyli 10. No i teraz zadanie 10. Tu się pojawia kolejny problem. Nie ma kwadratów, mogłyby być, ale na razie o jeden stopień idziemy dalej. Nie ma kwadratów, ale jest zamiast cosinus alfa jest cosinus 2 alfa podwojonego kąta. Okres zmienności funkcji cosinus 2 alfa jest równy nie 2 pi, ale dwa razy jest krótszy. Tu często ktoś myśli, że 2 to dwa razy większy, ale właśnie odwrotnie, właśnie, że dwa razy krótszy jest okres funkcji 2 alfa i to nam wyjdzie w rozwiązanie. Jak teraz radzić sobie z czymś takim? Po prostu można założyć, że to 2 alfa to jest jakiś inny kąt, na przykład fi i znaleźć warunki dla tego kąta fi, w jakich przedziałach on spełnia tą nierówność, a potem podzielić początki i końce tych przedziałów przez 2. I tam to zamiast 2 pi, to k pi nam wyjdzie automatycznie. Więc zacznijmy. No najpierw bardzo łatwo możemy uzyskać sam cosinus po jednej stronie, czyli dzielimy przez 2 obie strony, 2 to jest liczba dodatnia, więc nie zmieniamy zwrotu nierówności. Więc mamy, że cosinus 2 alfa jest mniejsze od pierwiastek z 3 przez 2. Przypominamy sobie, że u nas, znaczy my założyliśmy, że promień tego okręgu jest równy 1, wtedy cosinusowi odpowiada wartość x, więc nasze x musi być mniejsze od pierwiastka z 3 przez 2, to możemy zaznaczyć sobie ten pierwiastek z 3 przez 2 gdzieś tu, o. Pierwiastek z 3 przez 2 na osi x i pamiętamy, że taką wartość ma cosinus 30 stopni, czyli pi szóstych. O, to znajduję teraz, idę do góry i znajduję ten kąt, o, to jest pi szóstych, a w drugą stronę mamy minus pi szóstych, chociaż tu właśnie w zadaniu chyba poprzednim, czy dwa zadania wstecz, to tu pisałem, znaczy minus, tam było chyba pi czwartych, a tu minus pi czwartych. A tu nam jest wygodniej zapisać minus pi szóstych, ponieważ ten cosinus tego kąta 2 alfa będzie mniejszy, czyli będzie to są wszystkie kąty, które są mniejsze, dla których cosinus jest mniejszy od pierwiastka 3 przez 2, a kąty odczytujemy na tym okręgu, więc wszystkie te kąty, czyli od tego kąta do tego kąta to będzie nasz przedział. Czyli lepiej, a musi być na początku większy, jak zapisujemy te granice przedziałów, to musi być od mniejszego kąta do większego kąta. W takim razie muszę zapisać tu nie minus pi szóstych, bo byśmy w tym mieli co? Od pi szóstych do minus pi szóstych, czyli od większego do mniejszego. To tak nie można. Więc jeżeli idziemy tu nie tędy, to od minus pi szóstych do pi szóstych, a jak bierzemy te kąty, to od pi szóstych do kąta jakiego? 2 pi minus pi szóstych, czyli ile? 2 pi to jest 12 szóstych, czyli to będzie 11 szóstych, czyli tak to mamy 11 szóstych pi. I teraz, więc wszystkie kąty, dla których cosinus 2 alfa jest mniejszy od pierwiastek 3 przez 2, czyli wszystkie te kąty wszystkie, zaznaczmy to rozwiązanie, to pogrubiając jakoś przynajmniej, o. Teraz tu jest mniejsze, nie mniejsze równe, to tu otwarty przedział i otwarty przedział. No trochę brzydko to zrobiłem. W takim razie nasze 2 alfa
2 alfa jest zawarte w przedziale od otwartym, czy od pi szóstych. Od pi szóstych plus 2k pi oczywiście, bo taki jest okres zmienności funkcji cosinus, do 11 szóstych pi, do 11 szóstych pi plus 2k pi, a samo alfa jest elementem, to wtedy dzielimy przez dwójkę granice tych przedziałów, czyli to będzie wtedy od, to będzie pi dwunastych, a tu będzie wtedy, jak przez dwójkę, to będzie plus k pi, bo taki jest okres zmienności funkcji cosinus 2 alfa, nie dziwimy się temu, a tu będzie 11 dwunastych plus też również plus k pi. Jeszcze raz sprawdzę otwarty przedział, dlaczego? Bo tu jest mniejsze, a nie mniejsze równe. Więc już widzimy w kolejny sposób, a tu przypomniałem, jak radzimy sobie, jak mamy jakoś tam sinus czy kosinus, że jest mniejszy, większy od jakiejś liczby, to przy naszym założeniu, że r jest równe 1, ten promień tego okręgu jest równy 1, to kosinusowi odpowiada wartość x, więc na osi x zaznaczamy tą wartość, od której ten kosinus jest większy czy mniejszy, zaznaczamy odnajdujemy najmniejszy kąt, najpierw w przedziale od 0 do 90 stopni, dla którego ta funkcja, czy kosinus jest równy tyle, to jest pi szóstych, no i wtedy nasze rozwiązanie to jest albo wszystkie kąty, które znajdują się po tej stronie, albo wszystkie, które po tej, że jest mniejsze od π/3, to no, mniejsze, czyli wszystkie, które po tej stronie są. Jak będzie większe, to wszystkie, które po tej stronie, to byłby ten przedział wtedy. Tak? Czyli od minus, byśmy pisali od minus pi szóstych do pi szóstych, bo wtedy musimy od mniejszej wartości do większej. Tak? No i mamy już zadanie kolejne, tylko mi się kończy bateria w kamerze i nie wiem, czy tu zdążę za dużo. No dobrze, więc zadanie teraz 11 spróbujemy. I tu zadanie 11, ponieważ mi się tu widzę, że bateria właśnie kończy i nie wiedziałem, czy zmieszczę się za jednym razem na tablicy, więc tu szybko już zrobiłem i wyjaśnię to zadanie. Tak bym w ogóle musiał jeszcze raz ładować kamerę. Mamy zadanie już trudniejsze. 4 sinus x razy cosinus x. Już zamiast alfa piszę x, żebyśmy pamiętali, że te nasze x tu to jest x pomocnicze tylko, a kąty na tym rysunku przedstawiają wartości na na tym okręgu, a nie na osiach x, y. Więc 4 sinus x razy cosinus x minus 2 sinus x plus 2 cosinus x minus 1 większe równe 0. Więc jak tu już zauważamy, że mamy jednocześnie sinusy osobno, kosinusy i osobno iloczyny sinusów, kosinusów, a nie mamy tam sinusa do kwadratu czy kosinusa do kwadratu, bo wtedy można by jedne funkcje zamienić na drugie, jak mamy do kwadratu podniesione z jedynki trygonometrycznej, to prawie zawsze to miałoby się dać rozwiązać na poziomie licealnym, to z tego wyrazu, który zawiera iloczyn sinusa i kosinusa, po wyłączeniu jednej z tych funkcji musi w nawiasie powstać coś, co już występuje tam w kolejnych wyrazach. Więc tu już zauważam, to jest 2 kosinus minus 1, a jakbyśmy z tych pierwszych dwóch wyłączyli sinus alfa, a jeszcze lepiej 2 sinus alfa, to wtedy tam też byłoby 2 kosinus x minus 1, to sprawdźcie, więc ja wyłączam, właśnie żeby dało się to w ogóle rozwiązać, to od razu oczekujemy, jak występują te iloczyny i pojedyncze funkcje bez kwadratu, to prawie zawsze po wyłączeniu z dwóch, tam gdzie występuje iloczyn, między innymi tam gdzie występuje iloczyn tych funkcji, które z tych funkcji, bo w nawiasie pojawia się to, co zostaje tam w tych kolejnych dwóch wyrazach. Więc włączamy 2 sinus x, to więc jak 2 sinus stąd wyłączę, zostanie 2 cosinus x, a jak stąd włączę 2 sinus x, to będzie minus 1 zostanie. No i zostało nam 2 cosinus x minus 1, większe równe 0. No i zauważamy, że to, co jest w tym nawiasie, to jest to samo, co tu, więc możemy to i to wyłączyć przed nawias, wyłączyliśmy. Z tego pierwszego zostanie 2 sinus x, to mamy, a z drugiego zostanie po prostu 1, plus 1, bo to było plus, więc plus 1. No i mamy w formie iloczynu. No i teraz iloczyn dwóch wyrazów jest większy równy 0, no to mamy dwa przypadki, albo
oba te wyrazy są większe równe 0, albo oba te wyrazy są mniejsze równe 0. Więc zapiszmy najpierw ten pierwszy warunek, więc z tego wynika, że albo ten nawias jest większy równy 0 i ten nawias jest większy równy 0, lub ten nawias jest mniejszy równy 0, albo ten i ten drugi nawias, bo to muszą i to, i ten drugi nawias jest mniejszy równy 0, tak? No to z tego przenosimy tą jedynkę i dzielimy przez 2, tu przenosimy jedynkę i dzielimy przez 2, uzyskujemy równość taką, że cosinus x jest większy równy od 1 drugiej, a tu sinus x jest większy równy od minus 1 drugiej. A tu otrzymujemy, jak przeniesiemy jedynkę tam i dzielimy przez 2, to że cosinus x jest mniejszy równy 1 druga, a sinus x jest mniejszy równy minus 1 druga. I teraz pamiętamy, że jak założyliśmy, że ten promień tego okręgu jest równy 1, to wartością kosinusa odpowiada wartość x, a wartością sinusa odpowiada wartość y. Zacznijmy więc tu od tego kosinusa. Kosinus jest większy równy 1 druga, więc dla wartości kosinusa odpowiada wartość x, więc na osi x zaznaczamy sobie 1 druga. To odpowiada jakiemu najmniejszemu kątowi? 60 stopni. Kosinus 60 stopni jest równy 1 druga, więc zaznaczamy ten tu kąt na tym naszym okręgu, to jest pi, inaczej 60 stopni to jest pi trzecich, tu będzie kąt minus pi trzecich, tu właśnie czasami warto ujemne, a czasami trzeba liczyć od początku, tu akurat będzie w tym przypadku, jak to jest większe, to ten przedział będziemy brali, to dobrze jest mieć jednak to, ten ujemny kąt. A jakbyśmy brali tą część, to tu trzeba by mieć ten kąt 360 stopni minus, czy 2 pi minus pi trzecich, czyli 5 trzecich pi wtedy byłoby to. No i teraz, więc i kosinus ma być większy, równy 1 druga, czyli to jest wartość kosinusa, czyli musimy brać te kąty, kąty są na tym okręgu, które leżą po tej stronie, gdzie dla x-ów większych od 1 drugiej, czyli to są kąty od minus pi trzecich włącznie do plus pi trzecich, tak? Czyli i to zaznaczyłem o tą linią, to są te kąty, tą wewnętrzną, tak? A teraz drugi równa jest sinus x jest większy równy minus 1 druga. Sinusowi odpowiada, jeżeli promień okręgu jest równy 1, to odpowiada wartość y, więc na osi y zaznaczamy to minus 1 druga. Odnajdujemy, pamiętam, że sinus minus alfa to jest minus sinus, jeszcze raz, sinus minus alfa to jest minus sinus alfa. Czyli znajdujemy, żeby znaleźć ten kąt, to przypominamy sobie, jaką wartość dla jakiego kąta sinus przyjmuje nie minus 1 drugą, tylko plus 1 drugą. To jest 30 stopni, czyli pi szóstych, więc wartość minus 1 drugą przyjmuje dla kąta minus pi szóstych. Czyli jedną drugą przyjmuje dla kąta, tu gdzieś pi szóstych by było, to wartość minus jedną drugą przyjmuje dla kąta minus pi szóstych. Tak? Bo to jest funkcja nieparzysta. Więc tu mamy minus pi szóstych, a tu mamy ile? No symetryk, tu byłby kąt, odtąd dotąd to tak bezwzględna wartość to byłoby pi szóstych, a tu mamy też do pi, dodajemy pi szóstych, czyli pi to jest 6 szóstych, czyli ten kąt to jest 6 szóstych i jeszcze mamy tu kąt pi szóstych, czyli razem 7 szóstych pi. No i teraz u nas ten sinus ma być większy od minus 1 drugi, czyli a kąty to znaczy zaznaczamy na tym okręgu, czyli mają tylko te kąty są tu istotne, czy wchodzą do tego przedziału, które leżą nad wartością minus 1 druga, czyli od minus pi szóstych, to zewnętrzna linia teraz, aż do 7 szóstych pi. Tak? I zaznaczyłem tą linią teraz. O.
Czyli wszystko to, co na tym okręgu wystawało ponad wartością minus 2 na osi Y, bo Y odpowiada wartości sinusa, tak? I teraz, ponieważ ma być i to prawdziwe, i to prawdziwe, szukamy wspólnej części tych dwóch przedziałów. Widzimy, że kiedy się te dwie linie, ta wewnętrzna i ta zewnętrzna, pokrywają. Od minus pi szóstych się pokrywają do pi trzecich się pokrywają, więc piszę od minus pi trzeciej i zamknięty przedział, ponieważ tu jest większe równe w obu przypadkach, więc od minus pi szóstych do pi trzecich, ale okres zmienności funkcji sinus i kosinus to jest, znaczy 2 pi, więc dodajemy jeszcze plus 2 k pi plus 2 k pi. To jest pierwsze rozwiązanie, teraz z tego drugiego warunku, więc może być, musi również ten iloczyn będzie większy równy 0, jeżeli pierwszy nawias jest ujemny i drugi jest ujemny, czyli kiedy mamy takie dwa warunki, tak? No to podobnie, mamy te wartości, może te wcześniej możemy wziąć, czyli tylko, że tu wygodniej nam będzie zamiast minus pi trzecich zapisać 5 trzecich pi, bo będziemy brali przedział tu w tę stronę i musimy brać od większej wartości, znaczy na początku przedziału musi być mniejsza wartość, a na końcu mniejsza, więc nie może to być na początku dodatnia, a później ujemna, czyli tu minus pi trzecich, czyli tu jest dodatnia na początku, a potem na końcu przedziału byłoby minus pi trzecich, czyli była mniejsza od początkowej, to tak się nie zaznacza. Więc jak bierzemy przedziały w tę stronę, to musimy to zapisywać nie poprzez ujemne wartości, tylko dodatnie, tak? No dobrze, i teraz mamy te same wartości, więc tu jedna, druga jest, tu też jedna, zapiszę jedna, druga. Jeszcze raz, tu jest jedna, druga, to jest minus jedna, druga, więc już wiemy jakie to są wartości tych kątów, bo to jest dokładnie to samo, co tylko, że tu zapisałem zamiast minus pi trzecich, zapisałem 5 trzecich. No i teraz pierwszy warunek. No to będzie odwrotnie niż tam było, czyli więc cosinus x jest mniejszy od jednej drugiej, mniejszy równy, no cosinus wartość x odpowiada, więc to jest jedna, druga, czyli wszystkie te kąty, które są po tej stronie, czy odtąd dotąd. I tu wewnątrz narysowałem ten przedział, tak? Czy to jest, przepraszam, wewnątrz, tak, wewnątrz. Sekundę, gdzie tu mam. Nie, tu na zewnątrz, o tu jest, na zewnątrz, tak? To jest ten przedział, tak? Od pi trzecich do pi trzecich pi. Natomiast jak sinus x jest mniejszy równy minus 1 druga, to bierzemy sinusowi odpowiada tu wartość y, czyli tu mam wartość minus 1 druga, to wszystkie kąty poniżej, czyli ten wewnętrzny, czyli od 7 szóstych pi do 11 szóstych pi. No i szukamy tego, co jest, ponieważ to jest i, to części wspólnej tych przedziałów, to widzimy, że część wspólna to jest od 7, te dwie linie są jednocześnie, to jest od 7 szóstych pi, czyli od tego miejsca, do tego miejsca, aż do tego miejsca są te dwie części, tak? Czyli, sekundę jeszcze, czy to... Znaczy do 5 trzecich, przepraszam, tu muszę poprawić, czyli że wspólna część to jest od 7 szóstych pi do 5 trzecich pi. Jak widzicie. Trzecich pi. No to było, dobrze, to nawet sprawdziłem. Więc, a ponieważ okres zmienności funkcji sinus cosinus to jest 2 pi, więc dodajemy tu jeszcze plus 2 k pi plus 2 k pi, czyli przedział jest zamknięty przedział, czyli od 7 szóstych pi plus 2 k pi do 5 trzecich pi plus 2 k pi, zamknięty przedział. I ponieważ to było lub, to rozwiązaniem jest zarówno ten zbiór, jak i ten zbiór. No, w takim razie już tam planowałem jeszcze jedno zadanie, ale jest strasznie długie, to już kamera by nie wytrzymała, to ta lekcja byłaby za długa, więc będzie prawdopodobnie jeszcze trzecia lekcja z nierówności trygonometrycznej. Są dość trudne, więc warto to zrobić. No i cóż, no, dziękuję za uwagę. Zawsze proszę o subskrybowanie, jeżeli uważacie, że troszkę pomogłem, ponieważ mogę wtedy pomóc innym. Tak? Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.